inne rozegranie. Iżwold ma teraz piłkę, dogoni, dobrze dośrodkował, 1-0, prowadzi Piast Gliwice. Kto strzelił? Kwerda. Kwerda strzela bramkę, był tam, gdzie potrzeba, naprawdę zrobił to doskonale, szybko, zdecydowanie, poszedł na tą piłkę, klasowy napastnik. Nie zastanawiał się ani sekundy. 1-0. To jest 1-0, na które na pewno Piast Gliwice zasługuje. Jest zespołem lepszym. Powiem, lepiej poukładanym. Złe zagranie. Będzie 2-0. Tak jest. 2-0. I teraz Kędziora strzelcem gola w 30 minucie. Piast na Łazienkowskiej prowadzi już dwoma bramkami. Zastanawiałem się, czy Kędziora wsadzi tą nogę. Czy będzie, czy przestraszy się Kuciaka. Zrobił to doskonale. Też Kucjak bał się agresywnie wejść, bo byłby karny, byłaby czerwona kartka, 2-0, powiem, bardzo dobra zaliczka na następne minuty tego meczu. Legia musi coś zmienić i mówiłem, że można stracić bramkę wyrównującą, ale też szybko strzelić, tak, zrobił to Piast Gliwice. Musi dotknąć piłki niemal w każdej akcji, Kosecki, wreszcie się pokazał Jakub Kosecki, dobre jego podanie na prawą stronę, jest Kucharczyk, Juboja! Bramka, ale akcja, dobre zejście Koseckiego do środka, mówiliśmy, nie pokazywał się, on zaczął tam akcję, doskonale do Kucharskiego zagrał, to co Luboja zrobił, kosą stawiony świata, to była chyba prawa noga, ta słabsza jego, 2-1, może Legia ożyje, bo do tej pory naprawdę to był krok, którego ciężko było wskrzesić, może ta bramka pomoże odzyskać Legii jakąś grę, jakąś... Ale chyba jeszcze nie w tej akcji, teraz dośrodkowanie. Jest okazja, jest wyrównanie, 2-2. Artur Jędrzejczyk zrehabilitował się za ten fatalny błąd z pierwszej połowy. 10 minut do końca, remis na Łazienkowskiej, 2-2. W pierwszej połowie Kwerda w drużynie Piasta Gliwice też tak wszedł, zdeterminowany obrońca do przodu, strzelił bramkę, w tej chwili Jędrzejczyk w podobny sposób chciał tą bramkę strzelić, poszedł. Dostał tą piłkę, 2-2, no powiem szczerze, nie wiem czy Legia... W 9 spotkaniu zawodników Marcina Brosza, a tymczasem akcja Legii rozpędza się teraz zespół z Łazienkowskiej, Salinas do Radowicza. Radowicz na lewą stronę, jest gol, Luboja, 3-2, nieprawdopodobny przebieg ma to spotkanie. 2 minuty zadecydowało o tym, że chyba w Warszawie zostaną 3 punkty. Wydawało mi się, że Salinas da szybko do Radowicza, że to będzie Radowicz, to będzie ten piłkarz, który będzie tę akcję kończył, chodzący w pole karne, ale doskonałe tam jeszcze oskrzydlenie Furmana. Furmana,